Dziękuję, panie marszałku. Panie ministrze, tak naprawdę moje pytanie powinno być skierowane do prokuratora generalnego. Z uwagi na brak takiej możliwości to pytanie jest skierowane, czy cała ta wypowiedź jest skierowana do pana ministra. W Sosnowcu działa spółdzielnia mieszkaniowa Sokolnia, która sprzedała mieszkania zakładowe będące w zasobach tej spółdzielni wraz z mieszkańcami. Transakcje w większości były zawierane w tajemnicy. Oczywiście różny stan prawny występował w tych sytuacjach. Niemniej jednak nowy właściciel grał na zmęczenie ludzi, odcinając gaz, prąd, wodę, zamurowywał okna. Następnie drastycznie podnosił czynsz, mając na celu doprowadzenie do opróżnienia tych budynków. Pierwsze zawiadomienie do prokuratury nastąpiło w 2008 roku. Równocześnie zawiadamiany był prokurator generalny, który prosiłem o nadzór nad śledztwem, jak również organy ścigania CBA i CBŚ. W moim odczuciu sprzedaż lokali mieszkalnych będących w posiadaniu spółdzielni mieszkaniowych nastąpił z ewidentnym naruszeniem lokatorskiego prawa pierwokupu określonego w artykule 41 ustęp 1 z ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych. Chciałbym w tym miejscu podkreślić fakt, że na pisemne żądanie najemcy spółdzielczego lokalu mieszkalnego, który przed przejęciem przez spółdzielnię mieszkaniową był mieszkaniem przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej, spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z nim umowę przeniesienia własności lokalnej. W związku z powyższym mam do pana ministra pytanie, czy w ministerstwie trwają obecnie prace nad zmianami legislacyjnymi zmierzającymi do zwiększenia bezpieczeństwa lokatorów względem nieuczciwych praktyk stosowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe. Czy przedmiotowe zmiany będą obejmowały prawo spółdzielcze? Dziękuję panu posłowi.